Dzień dobry, witam Państwa w następnym filmie z cyklu Autodesk Tinkercad w 5 minut. Dzisiaj zajmiemy się uwagami i adnotacjami, czyli jeżeli będziemy tworzyli duży projekt, no to warto jest sobie zostawiać takie uwagi, bo bardzo często też do takiego projektu będziemy wracali po kilku dniach albo czasami nawet po kilku tygodniach, lub też będziecie Państwo pracowali w parę osób nad jednym projektem, czy uczniowie będą pracowali w parę osób nad jednym projektem. Ja uruchamiam stoper, tak abyśmy nie tracili czasu i aby ten czas tego treningu właściwego zajął mniej niż 5 minut. Jeżeli chodzi o pracę nad dużymi projektami, takimi jak Państwo tutaj w tej chwili widzą, no fajnie byłoby często sobie robić jakąś adnotację. Czy tak jak Państwo przygotowują taki plik do druku, możecie sobie tutaj zrobić taką adnotację do konkretnego elementu, żeby go na przykład sprawdzić. Ja Państwu mogę powiedzieć, że przy wydruku na drukarce 3D te ornamenty, które tutaj są, one nie zostaną wydrukowane, ponieważ są za małe. Tutaj widzimy to dosyć dobrze, ale nie widzimy tak naprawdę, w jakiej skali oglądamy ten element tak do końca. Przy takiej drukarce typowej 3D, którą Państwo mają u siebie w szkole, ten element tutaj nam raczej nie wyjdzie. Tak samo nie wyjdą te gzymsy, które są tutaj, te elementy takie wykończeniowe i te elementy tutaj też raczej nie będą widoczne, dlatego że są zbyt małe na przestrzeni całej skali, a one są zbyt cienkie, to znaczy z kwestii takiej fizyki drukarki raczej ten żółty gzyms tutaj nie wyjdzie. Ja bym chciał zaznaczyć takie elementy, które będą elementami przeze mnie oznaczonymi, które będą do sprawdzenia. I aby to zrobić, to tutaj mam taki przycisk narzędzia uwag. Po kliknięciu na narzędzie uwag pojawiają mi się takie uwagi, które mogę przypiąć, taki plusik wędrujący, który mogę przypiąć do każdego elementu. Na przykład przypnę do ornamentu i tutaj mam, od razu pojawia mi się taki moduł, kliknij, aby edytować tę uwagę. Ja na nią klikam i wpisuję na przykład sprawdź ornamenty. W nawiasie na przykład grubość. To jest moja pierwsza uwaga. Drugą uwagę, którą będę miał, to będę miał na pewno uwagę do tego gzymsu, czyli znowu dodaję sobie tym plusikiem tą uwagę, przesuwam ją tutaj, klik i tutaj napiszę sobie grubość gzymsu, tak abym wiedział, że chodzi tutaj rzeczywiście o tą grubość tego gzymsu. Te uwagi nam się pojawiają tutaj w projekcie. Proszę spojrzeć, że podczas oglądania projektu one są interaktywne, to znaczy mogę sobie obracać tym projektem i oglądać tak naprawdę tutaj całą tą przestrzeń taką właściwą, ale mogę też te uwagi wyłączyć. Tutaj jest wyłączenie uwag. Shift-N spowoduje, że one są w projekcie, ale nie są widoczne. Tak jak z komentarzami w Wordzie możecie Państwo wstawiać komentarze, ale możecie Państwo też wyłączyć widoczność tych komentarzy, żeby nie przeszkadzały i nie rozpraszały nas podczas pracy i podczas edycji. Dokładnie to samo możemy zrobić tutaj. Ja w tej chwili aktywuję uwagi i znowu te dwie uwagi są aktywne. Proszę spojrzeć, że jeżeli ja sobie w tej chwili zaznaczę te dwie uwagi i nacisnę, żeby były one odczytywane, to w tej chwili one podążają i się obracają, a jeżeli nacisnę na ten minusik tutaj, to one po prostu są nieaktywne, ale są tutaj przypięte. Jak usunąć uwagę? Pewnie Państwo już zauważyli, że po kliknięciu na uwagę, po kliknięciu na treść tej uwagi pojawia nam się taki ikonka kosza i to służy nam do usunięcia uwagi. Ja sobie dodam nową uwagę, która nie będzie miała żadnego tekstu i będę chciał ją po prostu usunąć. Po kliknięciu na kosz ona po prostu nam znika. Jeżeli chciałbym przenieść tą uwagę gdzieś indziej, no to po prostu łapię za tą kropeczkę i ją przenoszę w inny punkt, tak aby mi nie przeszkadzał, tak abym mógł dalej pracować. I te elementy są bardzo ważne, bo możecie Państwo na przykład tak kontrolować pracę uczniów i tak jak w zeszycie opisujecie jakieś adnotacje, na przykład pisz wyraźniej albo na przykład co miałeś na myśli, to tak samo tutaj możemy poprosić ucznia, żeby na przykład poprawił ten element albo te dekory zrobił troszkę szersze, tak aby one dały się wydrukować na drukarce lub zastanowił się nad tym gzymsem, czy nie zrobić tego w trochę inny sposób. Bardzo przydatne i bardzo fajne narzędzie, ale teraz, żeby one mi nie przeszkadzały, to ja po prostu je zamknę.